Bramkarz Zamku Gołądź skierował piłkę w stronę pola karnego Lechii Kostrzyn. Podanie zatrzymał ręką gracz gości, nienaturalnie poszerzając obrys ciała. Piłka ostatecznie trafiła pod nogi napastnika gospodarzy, który skierował piłkę do siatki. Prawidłową decyzją sędziego jest zastosowanie korzyści, a po chwili uznanie bramki. Oczywiście jeżeli gwizdek zabrzmiał zanim piłka wpadła do bramki, to nie można uznać tak zdobytego gola. Bardzo ważne jest tutaj wyczekanie z gwizdkiem, którego sędzia zawsze może użyć. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał YouTube, aby na bieżąco śledzić boiskowe analizy.